Adam Nowakowski, witam wszystkich kibiców futbolu w regionie kujawsko-pomorskim i nie tylko. Jesteśmy na stadionie przy ulicy Sportowej w Bydgoszczy, na stadionie żużlowym. Już za chwilę mecz Polonia-Bydgoszcz, start w Wartlubie. Polonia dzisiaj w swoich tradycyjnych biało-czerwonych koszulkach. Start w Wartlubie na żółto. Niebiesko. Przedstawię szybciutko Państwu składy. Najpierw oczywiście goście z Wartlubia. Z numerem 1 Mateusz Wiśniewski, 8 Damian Grajewski, 20 Jacek Kalinowski, 10 Sebastian Grajewski, 5 Michał Chrobociński, 14 Jacek Linowski, 3 Łukasz Budziński, 6 Dawid Górski, 11 Michał Zaremski, 17 Jarosław Kopiński i 15 Michał Pokora, trenerem oczywiście Mariusz Gralak. No i Polonia Bydgoszcz, numer 1 Piotr Świetlik, 14 Michał Baran, 6 Kuba Betka, 3 kapitan drużyny Marcin Gabruś, 4 Remigiusz Pokora, 9 Maciej Pawełczak, 17 Martin Dalkę, 5 Robert Sawicki, ale to za chwilę. Jest okazja, Zaremski, gol! Ależ rozpoczęcie piłkarzy startu w Wartlubie. Michał Zaremski, pierwsza minuta gry. No i w Wartlubie, które potrzebuje dzisiaj remisu, żeby zapewnić sobie awans do czwartej ligi, prowadzi 1-0, ale oczywiście o tym za chwilę. Dalej przedstawiamy Państwu składy. 7 Rafał Kubacki, 13 Paweł Andrzejczyk, to jest zmiana zrobiona w ostatniej chwili za Roberta Kawałka, który został kontuzjowany podczas rozgrzewki przedmeczowej. No i Piotr Paczkowski z dziesiątką, trenerem oczywiście jest Maciej Karabasz. No i sędziowie dzisiejszego spotkania jako główny Tomasz Trawiński, ale to za chwilę kolejna akcja dla startu w Wartlubie. No i tymczasem nie wyszło to zagranie Jarkowi Kopińskiemu. Powróćmy jeszcze do sędziów, a na liniach pan Tomaszowi Trawińskiemu pomagają Marcin Wołowski i Michał Martuś. Pierwsza interwencja w dzisiejszym spotkaniu Mateusza Wiśniewskiego. Wartlubie potrzebuje dzisiaj tylko jednego punktu i będzie można się cieszyć z awansu do czwartej ligi. W tym momencie nad Polonią Bydgoszcz piłkarze trenera Mariusza Gralaka mają 22 punkty przewagi. Polonia Bydgoszcz jest na miejscu trzecim przed tą kolejką rozgrywek. Za chwilę przedstawimy oczywiście parę pozostałych spotkań tej kolejki. Dobrze obrócił się z piłką Kopiński, ale no, zablokowany tam przez Mariusza Gabrusia. Grajewski. Szybciutko piłka ze startu w Wartlubie próbują zdominować ten początek spotkania. Ci z Państwa, którzy dopiero teraz dołączyli do naszej transmisji, przypomnijmy, start prowadzi 1-0 po bramce Michała Zaremskiego w pierwszej minucie. Rozpocznie Piotr Świetlik. No i trener Karabasz no nie może być tam zadowolony z
początku tego meczu. No, zależy im tutaj na punktach. Każdy punkt dla zawodników Polonii Bydgoszcz jest na wagę złota. Jeżeli chcą oni gonić Pomorzanin Toruń, do Pomorzanina przed tą kolejką i 10 punktów straty, a w dniu dzisiejszym Pomorzanin rozgrywa swoje spotkanie w Nakle o godzinie 15 z Czarnymi Nakło. Pozostałe spotkania: Strażak Przechowo, Wiktoria Lisewa, Promień Kowalewo, Pomorzanin Serock. Jutro start Pruszcz gra z rezerwami Olimpii Grudziądz. Derwenca o godzinie 17 podejmuje Tucholankę, no i Unisławia Unisław Spójne Białe Błota także dzisiaj o godzinie 17. Sparta Druga Brodnica oczywiście wycofała się z rozgrywek, a więc 3 punkty zapisujemy walkowerem ekipie Cyklonu. Kończewice w tej kolejce. Przeanalizujmy jeszcze raz sytuację w tabeli. Start Warlubie. 22 mecze rozegrane, 21 zwycięstw. No i na spalonym Michał Pokora w tej sytuacji przed chwilą. 21 zwycięstw, jedna porażka, 88 bramek strzelonych. No już 89 bramek strzelonych. I 13 straconych. Na wyjeździe stracili 8 bramek. Zawodnicy Startu Warlubie strzelili już 47. Drugie miejsce Pomorzanin. 51 punktów, trzecie miejsce Polonia Bydgoszcz, no i czwarty start Pruszcz Pomorski. Jeżeli Pruszcz wygrałby jutro z rezerwami Olimpii, które są na miejscu szóstym, no to w tym momencie przeskoczyłby Polonię Bydgoszcz i awansował na trzecie miejsce w tabeli. Tymczasem od bramki Mateusz Wiśniewski. Wiśniewski, długi wykop. Ma piłkę Chrobociński. Nie zdąży do niej Jacek Linowski. Jakub Betka. Podanie do przodu, no, z mojego stanowiska komentatorskiego. Ciężko dostrzec numer na koszulkach piłkarzy Polonii Bydgoszcz. Przejmuje piłkę Grajewski. Długa od razu do przodu w kierunku Kopińskiego, niedokładnie. Rozpoczyna od bramki Wiśniewski. Przypomnijmy Państwu oczywiście o naszej drugiej dzisiejszej transmisji o godzinie 14. Będziemy już w Świeciu, w Daświecie Piast Kobylin, także bardzo ciekawe spotkanie. Kalinowski, długa piłka w kierunku Pukory, no i niedokładnie, troszkę za mocno, no i na spalonym przede wszystkim Michał Pokora. Piotr Świetlik, on rozpoczyna. Główką Dawid Górski-Zaremski. No i za mocno do Kopińskiego, no ale dobrze szukał tam z przodu Kopińskiego Michał Zaremski. Gdyby doszedł do tej piłki, to moglibyśmy mieć kopię akcji z przed chwili, sprzed 9 minut, kiedy to na prowadzenie wyszli piłkarze z Warlubia. Tylko że w tej sytuacji to Zaremski byłby tym zawodnikiem dogrywającym, a nie kończącym. Od autu Polonia.
Jest okazja do środkowania piłki w pole karne, no ale za płasko bita piłka, no i dobrze główką. Jacek Kalinowski, kapitan ekipy startu Warlubia. No i jest teraz okazja, rusza Jarosław Kopiński. Ależ kiks bramkarza Polonii Bydgoszcz Piotra Świetlika, gdyby nie rozpędził się tam zbytnio Michał Pokora, mógłby on dojść do tej piłki i mielibyśmy tutaj na pewno groźną sytuację. Grajewski. Przepraszam Państwa. No, dość wczesna godzina rozgrywania tego meczu, godzina 11. Na pewno no, to nie służy przede wszystkim piłkarzom startu Warlubie, którzy musieli dzisiaj dosyć wcześnie wstać. No niby już tutaj półtorej godziny przed meczem, o godzinie 9.30, a więc dziś około godziny 8 musieli wyjechać z Warlubia. Chociaż wiemy oczywiście, że no, są tutaj także piłkarze z Grudziądza. No, jest tutaj większość piłkarzy, którzy mieszkają oczywiście w Grudziądzu. Rozpoczyna Mateusz Wiśniewski. Podstawowy goalkeeper startu w Warlubie w tym sezonie. Nie grał tylko w dwóch meczach, gdzie był raz kontuzjowany, raz był chory. Zaremski, tam blisko przejęcia tej piłki od Kopińskiego, padł na murawę jeden z zawodników Polonii Bydgoszcz. Już spoglądam, kto to tam jest, który zawodnik był faulowany. Rozpoczęli piłkarze Polonii. Będzie asekurował tą piłkę Sebastian Grajewski. Tak jest. No i od autu rozpoczyna drużyna z Warlubia. Sebastian Grajewski. Niedokładny ten wyrzut z autu do Dawida Górskiego. No i zagranie piłki ręką zawodnika z numerem 9, Macieja Pawełczaka. Jest okazja dla Polonii Bydgoszcz, ale niewykorzystana przez Piotra Paczkowskiego. Jeszcze dośrodkowanie, ale nikt ponownie nie zamknął tej akcji w ekipie Polonii Bydgoszcz. Ależ teraz przedarł się jeden z zawodników Polonii. Piłka przed polem karnym, no jest bramka! Ależ piękna akcja polonistów. No już spoglądamy, kto strzelił tą bramkę. Mamy 1-1. A bramkę zdobył z numerem 13 Paweł Andrzejczyk. A więc ten zawodnik, który w ostatniej chwili zastąpił Roberta Kawałka, który tam no, doznał jakiejś kontuzji na treningu, na rozgrzewce tuż przed tym spotkaniem. No ale teraz straszna niefrasobliwość w szeregach defensywy startu Warlubie. No i zobaczymy, jak bardzo to podrażni zawodników startu Warluje. Przypomnijmy, Paweł Andrzejczyk strzelcem bramki dla Polonii Bydgoszcz. Mamy wynik 1-1. Andrzejczyk.
Grajewski. Niedokładna piłka Budzińskiego do Michała Zajemskiego, chociaż walczył jeszcze nam w środku boiska Michał Zajemski. Mamy aut dla startu w Arlubie. Budziński. Budziński czeka, komu posłać tą piłkę. No i niedokładnie do Dawida Górskiego, chociaż jeszcze próbował tam się znaleźć Michał Pokora. Sebastian Grajewski, to od jego błędu rozpoczęła się akcja bramkowa. Kopiński jest już w narożniku, no teraz wybieg z pola karnego. Jarosław Kopiński jest z lewej strony. Kopiński okazja do dośrodkowania, ciągnie tą piłkę Kopiński, no i niedokładnie szukał tam Jacka Linowskiego. Będziemy mieli jeszcze aut dla piłkarzy z Warlubia. Sebastian Grajewski, Dawid Górski. Niedokładnie do Sebastiana Grajewskiego przejmują piłkę zawodnicy Polonii Bydgoszcz. No ale naciska szybko Michał Pokora, no ale ładnie zawodnicy z Bydgoszcz wybili tą piłkę, zażegnali niebezpieczeństwa pod własnym polem bramkowym. Kalinowski. Kalinowski, wysoka piłka w kierunku Michała Pokory. No i jest kolejna okazja dla Polonii Bydgoszcz. Szybko, wysoko grane te piłki. No ale na niewiele to się stało. Na razie widać, że no trochę jakby senni teraz piłkarze startu w Arlubie. Trochę im nie służy pora rozgrywania tego spotkania. Budziński. Wydawało mi się, że popchnięty był tam Jarosław Kopiński. Sędzia jednak nie odgwizdał przewinienia. No i teraz niedokładnie Budziński zagrał tą piłkę. Jest okazja dla Polonii, ale nie zdążył do tej piłki. Maciej Pawełczak. Pewnie złapał futbolówkę Mateusz Wiśniewski. 17 minuta gry. Polonia Bydgoszcz 1, start w Arlubie 1. Wolny dla piłkarzy Polonii, jest okazja do dośrodkowania piłki w pole karne. O, uderzał tam w futbolówkę Martin Dalke. No i od bramki rozpocznie Mateusz Wiśniewski. No nawet z naszego stanowiska na trybunie głównej stadionu przy ulicy Sportowej widać, że ta murawa jest naprawdę w opłakanym stanie. Jeżeli poloniści awansowaliby do wyższej ligi, no to na pewno byłoby trzeba coś zrobić z tą murawą. Tak samo zresztą jak trzeba zrobić na stadionie w Grudziądzu, gdzie swoje mecze rozgrywa Olimpia Grudziądz. Nawet po meczu Olimpia Chojniczanka trenerzy Kaczmarek i Kapica zgodnie podkreślili, że no na tej murawie nie da się grać. Nie tak się grać ładnie w piłkę, tylko i wyłącznie długie podania do przodu. No i jak na razie no wszystko wskazuje na to, że ta murawa także służy tylko grze wysokimi piłkami, na pewno nie podaniami po ziemi. Kalinowski. Jest Sebastian Grajewski. Dobrze teraz urwał się obrońcy. Sebastian Grajewski. Pokora. Zajemski. Ale do nikogo zagrana ta piłka przez Michała Zajemskiego. Chociaż walczy jeszcze o piłkę Jarosław Kopiński. Mamy aut. Ale dla Polonii Bydgoszcz.
Maciej, Pawełczak. Mamy jeszcze jeden aut dla Polonii Bydgoszcz. Marty Dalke. Niedokładny wyrzut z autu, przejmuje piłkę Zajemski, nawet teraz Linowski niedokładnie do Kalinowskiego. No i mamy aut dla Polonii Bydgoszcz. No jak na razie trochę tych niedokładności pojawia się w grze piłkarzy startu w Arlubie w początkowej fazie tego spotkania. Teraz Robociński ponownie wybija piłkę na aut. Grajewski daleko do przodu, no ale ponownie wybija tą piłkę na aut. No i Martin Dalke od autu. Główką Grajewski. Jest aut tym razem już w końcu dla startu w Arlubie. Rozpocznie Sebastian Grajewski. Do Kopińskiego niedokładnie wybija piłkę jeden z polonistów, Martin Dalke. Pokora. Sebastian Grajewski, dośrodkowanie piłki w pole karne, ale za mocne. Nie miał szansy dojść do tej piłki Michał Zajemski. Rozpoczyna Piotr Świetlik. 22 minuta. Polonia Bydgoszcz 1. Start w Arlubie 1. Bramki Michała Zajemskiego i Pawła Andrzejczyka. Jest okazja dla piłkarzy Polonii. No i dobrze, teraz interwencja Mateusza Wiśniewskiego. Pędził tam już Maciej Pawełczak. No i czekał tylko na jakiś błąd golkipera z Warlubia, no ale Mateusz Wiśniewski jest pewnym punktem w bramce startu w Warlubie. Faul. Piłka dla startu w Arlubie. Zajemski, prawa strona boiska. Michał Zajemski. Od bramki rozpoczyna Piotr Świetlik. Michał Zajemski, były piłkarz Polonii Bydgoszcz. On tutaj grał kilka sezonów w tym klubie. Grał tutaj na tym stadionie. Później przygody z Olimpią, grudząc awans z Olimpią, najpierw do trzeciej, później do drugiej ligi. No i w chwili obecnej Zajemski jest najskuteczniejszym chyba strzelcem startu w Arlubie. No tam ścigają się z Adamem Rejzy o tą koronę króla strzelców. Zaraz oczywiście to Państwu sprawdzę. No Michał Zajemski razem jest z Adamem Rejzem, mają po 24 bramki.
pokora. Jest Sebastian Grajewski, Budziński. Za chwilę sprawdzę Państwu oczywiście całą klasyfikację strzelców. Rozgrywek piątej ligi grupy pierwszej. Tymczasem faulowany jeden z zawodników Polonii Bydgoszcz. I będzie żółta kartka dla Łukasza Budzińskiego. Tak jest, żółtym kartonikiem ukarany Budziński w 26 minucie tego spotkania. Będzie okazja, no chyba nie do strzału, bo myślę, że to około 32-3 metrów do bramki Wiśniewskiego, no ale zobaczymy, może pokuszą się na strzał zawodnicy bydgoskiej Polonii. Tak jest, strzał, no i łapie pewnie piłkę Mateusz Wiśniewski. A strzelał z numerem 5 Robert Sawicki. Sawicki właśnie teraz przy piłce. Słupek ratuje Mateusza Wiśniewskiego. No ale teraz kolejny dobry strzał polonistów. No trochę zeszła ta piłka jednemu z polonistów. Jest okazja do kontry. Kopiński. No i podskoczyła mu piłka na tej nierównej murawie. Będzie aut dla polonistów. Polonia Bydgoszcz 1. Start w Warlubie 1, ale przed chwilą mogło być już naprawdę 2-1 dla Polonii. Gdyby tylko trochę obok uderzył Robert Sawicki. Jest z prawej strony Paweł Andrzejczyk, a więc strzelec pierwszej bramki dla Polonii Bydgoszcz. Pierwszej, jedynej bramki. Jest okazja do wrzutki piłki w pole karne. No i na spalonym jeden z polonistów, ale no na wszelki wypadek złapał piłkę Mateusz Wiśniewski. Wiśniewski już rozpoczął. Jest Michał Zaremski z prawej strony. Zaremski dośrodkowanie w pole karne. No i gdyby trochę bliżej ustawiony był tam Michał Pokora, mógłby on skorzystać z tego błędu zawodnika Polonii Bydgoszcz. Wiśniewski. Długi wykop, no ale tam tylko Piotr Świetlik ustawiony pod własną bramką, no i on rozpocznie. Świetlik, daleki wykop. Główką Jacek Linowski. Walczy jeszcze o piłkę Zajemski. No i jest Górski. Czeka na piłkę Pokora i na spalonym Michał Pokora. No byłaby to na pewno bardzo groźna sytuacja dla startu w Warlubie, jeżeli nie byłby tam na spalonym zawodnik w żółto-niebieskim stroju.
Dobrze, główką Kalinowski. No ale już szukają tam dla siebie miejsca poloniści. Oni teraz stwarzają dużo groźniejsze sytuacje. Jest okazja dla startu w Arlubie. No i jaka decyzja sędziego? Mamy faul, będzie rzut wolny. No i myślę, że to będzie wyśmienita okazja dla Michała Zajemskiego, aby ten uderzył z lewej nogi. No myślę, że około 20 metrów do bramki Piotra Świetlika. No i tak jest, ustawił sobie tą piłkę na lewą nogę Michał Zajemski. No i zobaczmy, Michał Zajemski, uderzenie. No i złapał tą piłkę Piotr Świetlik, trafiła ona w mur. No i gdyby trochę wyżej posłał tą piłkę Zajemski, wtedy mógłby dopiero zagrozić bramce Piotra Świetlika. 31 minuta gry. Ciągle 1-1 na stadionie przysportowej. Bramki Michała Zajemskiego w pierwszej minucie i Pawła Andrzejczyka w 13 minucie. Chrobociński naciskany przez jednego z polonistów. Jaka decyzja sędziego? Od bramki Mateusz Wiśniewski. Wiśniewski już daleki wykop. Grajewski. Sebastian Grajewski teraz podania z pierwszej piłki. No i Martin Dalke zażegnał niebezpieczeństwa. Czeka już tam ustawiony z lewej strony i niepilnowany Michał Pokora. Sebastian Grajewski. Kalinowski. Kalinowski, dobre ściągnięcie gry na prawą stronę. Tam czekał Damian Grajewski, no ale niedokładna piłka. Troszkę za lekka. No i wejście na kładką Jacka Kalinowskiego. Leży na murawie jeden z polonistów. Nie doszedł do piłki Linowski. Był tam ustawiony dobrze Sawicki. Jeszcze jest Paweł Andrzejczuk. Nie ma faulu Budzińskiego. No i wybija piłkę Kalinowski. Ale już szybciutko stracił futbolówkę Jarosław Kopiński. No i teraz faulował jeden z piłkarzy startu w Arlubie, właśnie wracający Kopiński. Faulowany Robert Sawicki. Mamy okazję dla zawodników Polonii Bydgoszcz. Kolejna okazja do dośrodkowania piłki w pole karne. Zobaczymy. Myślę, że około 50 widzów w tym momencie na stadionie przysportowej. No i łapie pewnie piłkę Mateusz Wiśniewski, mimo że był tam naciskany przez dwóch zawodników drużyny trenera Macieja Karabasza. Pokora.
Damian Grajewski, dośrodkowanie w pole karne. Górski! No i tuż nad poprzeczką. Dawid Górski, no ale dobre wejście w pole karne tego młodego zawodnika. Startu VAR lubię, no musiał tam napędzić niezłego stracha. Piotrowi Świetlikowi, trenerowi Maciejowi Karabaszowi. Budziński główką na aut. Rozpoczyna Mateusz Wiśniewski po ziemi do Chrobocińskiego. Budziński. Damian Grajewski. 36. minuta gry za nami. Górski. Sebastian Grajewski. Linowski niedokładnie. Ale jeszcze walczy dobrze Jacek Linowski. I walczy o piłkę Jarosław Kopiński. No i wybija Piotr Świetlik. No ale czyhał już tam na błąd. Już szedł za tą piłką Jarek Kopiński. Jest okazja do dośrodkowania piłki w pole karne. No i dobrze zablokował to Chrobociński. Będzie mniej aut dla Polonii Bydgoszcz. Michał Zaremski. Zaremski, przerzucenie na prawą stronę do Michała Pokory. Niedokładne. Jeszcze walczy o piłkę Chrobociński. Pokora. Faulowany jeden z polonistów. Będzie rzut wolny. Faulowany z numerem 9 Maciej Pawełczak. Rozpoczęcie z tego rzutu wolnego, wrzucenie piłki w pole karne. Niedokładnie wybijają piłkę te zawodnicy z VAR Lubia, ale jeszcze tam futbolówka na lewej stronie boiska. No i dobrze wybija Chrobociński. Na spalonym jeden z zawodników Polonii. Przypomnijmy, ciągle 1-1 po 38 minutach gry. Ciągle bydgoska Polonia remisuje ze startem VAR Lubię, ale taki wynik, jaki mamy w tej chwili, premiuje oczywiście awansem z zawodników startu VAR Lubię. Zaremski. Dośrodkowanie w pole karne, skakał tam Linowski Pokora, ale żaden nie sięgnął tej piłki. Jest Dawid Górski. Górski po ziemi w pole karne, niedokładnie. A więc no... Za godzinę około możemy mieć już tutaj wielką fetę na stadionie przy Sportowej. Jeżeli oczywiście Start to spotkanie przynajmniej zremisuje. Przypomnijmy oczywiście, że po tym spotkaniu pozostanie jeszcze 7 kolejek do końca. A przy
zwycięstwie. Piłkarze z Warlubia mieliby już 25 punktów przewagi. Rozpoczyna od bramki Piotr Świetlik. Spotkaniu. Do zdobycia będzie 21 punktów. Jeszcze oczywiście. A więc no w tym momencie już 22 punkty przewagi piłkarze z Warlubia mają, a więc no muszą tutaj wygrać poloniści, jeśli myślą jeszcze o zwycięstwie w tej lidze, no ale wątpimy oczywiście w to. Zobaczmy, Zaremski. Nie zdążył do piłki Świetlik jeszcze. Zaremski, nie dokładnie do Jarosława Kopińskiego. No byłoby bardzo ciężko polonistom myśleć o tym, żeby piłkarze z Warlubia mogli tutaj przegrywać. Za tydzień start w Warlubie gra u siebie z Derwencą Golub Dobrzyń. Polonia natomiast jedzie do Chełmży na mecz z Cyklonem Kończewice. Później Polonia ma u siebie mecz z Białymi Błotami. A Warlubie jedzie do Nakła na mecz z Czarnymi. Najdalszy wyjazd piłkarzy z Warlubia w tym sezonie. Przypominamy oczywiście, że liga, cała liga kończy się 18 czerwca. Wtedy to start Warlubie podejmie u siebie Olimpię drugą Grudziądz. Jest okazja, strzał Dawida Górskiego. No i dobra obrona Piotra Świetlika. Będziemy mieli wyrzut piłki z autu. Polonia na zakończenie natomiast gra u siebie z Czarnymi Nakło. A wicelider z Torunia, Pomorzanin w Tucholi z Tucholanką. Od bramki Piotr Świetlik. Daleki wykop główkował Michał Chrobociński. Grajewski, no kolejny kick z Sebastiana Grajewskiego w dzisiejszym spotkaniu. Ponownie Sebastian Grajewski do przodu, no ale no, nie było tam żadnego z zawodników drużyny. Z Warlubia. Aut dla Polonii. 44 minuta. Za chwilę dowiemy się, ile doliczy arbiter do pierwszych regulaminowych 45. Jak na razie mamy remis 1-1. Popychany Jarosław Kopiński. Rzut wolny dla startu Warlubie. Przypominamy oczywiście, że całe spotkanie będą Państwo mogli oglądać na naszej stronie sport.tv.pl już dziś wieczorem. Niestety nie bezpośrednio po transmisji. Bezpośrednio po tej transmisji musimy się jak najszybciej przenieść do Świecia na pojedynek pomiędzy Wdą Świecia a Piastem Kobylin w ramach trzeciej ligi. A mamy także niespodziankę dla kibiców z Warlubia.
jeżeli chcecie zobaczyć, jak radzą sobie te ramkarze pod wodzą Michała Zaremskiego. Oni jutro grają u siebie z Wydą Świecie. No to już jutro wieczorem obszerny skrót meczu tramkarzy Start Warlubie w Da Świecie na naszej stronie sporttv.com.pl. Rzut wolny dla Startu Warlubie. No i kolejna okazja dla uderzenia z lewej nogi Michała Zaremskiego, chociaż tam widzę kilku zawodników ustawionych, czekających. Ale nie no, ostatecznie chyba tylko tak jest Zaremski i Budziński. Zobaczymy, jak zagrają to. Zaremski obok prawego słupka. No ale dobrze próbował Michał Zaremski. Za chwilę będziemy mieli już koniec pierwszej połowy. No i w tym momencie właśnie koniec pierwszej połowy tego spotkania. Przypomnijmy, że drużyna z Warlubia remisuje w Bydgoszczy z Polonią. 1-1, wracamy za 15 minut. Ty no, ale 17 jest mecz, tak? Nie, nie oglądałem tego.
Co się stało?
No i wracamy na stadion w Bydgoszczy. Polonia Bydgoszcz kontra Start Warlubie. Do przerwy wynik 1-1. Wynik, który daje w tym momencie piłkarzom z Warlubia awans do czwartej ligi. Spoglądam, czy są jakieś zmiany. Nic nie widzę. Tam trener Mariusz Gralak ma dzisiaj do dyspozycji Łęgowskiego, Gostka, Rąbalskiego, Grünwalda, Klimka, Adama Rejze i Pawła Szramka. Natomiast trener Karabasz dzisiaj na ławce posadził Mikołaja Napierałę, Łukasza Ciże, Daniela Guzmana, Radosława Janka, Roberta Kawałka, który miał wyjść w wyjściowej 11, ale został kontuzjowany na rozgrywce przedmeczowej, no i nie pojawi się dzisiaj na pewno na boisku. No i Rafał Szepler rozpoczyna drużyna z Warlubia. Grajewski do Kopińskiego. Nie ma faulu Jarka Kopińskiego. Na Jarku Kopińskim oczywiście. Grajewski do Budzińskiego, niedokładnie. Linowski. Budziński.
faulował Łukasz Budziński. Mamy rzut wolny dla piłkarzy Polonii Bydgoszcz. Rozpoczyna Michał Baran. Jest okazja, no i teraz dobrze Chrobociński. No, mimo że był tam faulowany, no nie bał się ostro wchodzić po tą piłkę, żeby tylko zażegnać niebezpieczeństwo. Linowski. No i nie miał szansy na dojście do tej piłki Michał Zaremski. Przypomnijmy oczywiście, po pierwszych 45 minutach wynik 1-1. Bramki Michała Zaremskiego w pierwszej minucie i Pawła Andrzejczyka w 13 minucie. Potem jeszcze Robert Sawicki trafił w słupek. To były najgroźniejsze sytuacje dla piłkarzy jednej, drugiej strony. Oddał tu Damian Grajewski. Michał Zaremski. Zaremski szuka miejsca do dośrodkowania. Zaremski. Płasko bita piłka w kierunku Kopińskiego. Niedokładnie. Sawicki. Dobry przerzut na prawą stronę boiska. Jest okazja dla piłkarzy z Bydgoszczy. Z numerem 10 Piotr Paczkowski. Paczkowski! No ale do nikogo zagrana ta piłka. Pokora. Kalinowski, Grajewski, Budziński, jest Michał Chrobociński. Przypominamy oczywiście, za niecałe 2 godziny, za godzinę 53 minuty będziemy już w świeciu, w Da Świecie Piast Kobylin, na żywo tylko i wyłącznie w Sport TV, sporttv.com.pl. Zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Już rozpoczęli poloniści. Sawicki. Wybija piłkę Łukasz Budziński. Kopiński. Ruszają do tej akcji w czwórkę piłkarze z Warlubia. Teraz dobrze dostał Kopiński podanie od Jacka Linowskiego. Jaka decyzja sędziego? Mamy rzut rożny.
Płaskowita piłka przed pole karne, strzał Grajewskiego zablokowany, jest okazja do kontrataku. Rusza Piotr Paczkowski, trójką wychodzą poloniści, ale teraz zatrzymany ten atak. No i dobry powrót Sebastiana Grajewskiego, chociaż teraz niedokładnie adresowana ta piłka. Podanie Paczkowski. No i w ostatniej chwili piłkarze startu w Orlubie wybijają piłkę spod nóg. Mamy rzut rożny. Dośrodkowanie piłki w pole karne. No i było blisko dość przypadkowego zagrania. Tymczasem mamy zmianę w ekipie Polonii Bydgoszcz. Spoglądam, kto opuszcza murawę. No nie widzę tam numeru zawodnika, który opuszcza murawę. Chyba był to z numerem 10 Piotr Paczkowski. W jego miejsce pojawił się z dwójką, o ile dobrze widziałem, Radosław Janka. Naprawdę ciężko tutaj dostrzec te numery. Ciężko dostrzec, jaki zawodnik pojawił się w danej chwili na boisku. Nie ma faulu i na spalonym z numerem 10 Piotr Paczkowski, a więc on nie opuścił murawy, a więc to chyba Martin Dalke był, bo widziałem jedynkę tam z przodu w numerze. Nie są sędziowie, to są statyści. A Michał Brak jest, Baran, przepraszam, jest na boisku, więc Martin Dalke opuścił przed momentem murawę. Ale za chwilę powiem Państwu, kto pojawił się w jego miejsce. Też nie wiem, czy by radę dali. Naciskają coraz bardziej piłkarze z Warlubia, wycofuje piłkę Michał Zaremski. Teraz dobrze wszedł główką Kalinowski. No i niedokładnie Grajewski. Jest okazja do zmiany w ekipie Warlubia. Schodzi z boiska Jarosław Kopiński. W jego miejsce w 13 minucie drugiej połowy Adam Rejze, o ile dobrze widzę, tak jest, Adam Rejze już na boisku.
Jest kolejna okazja dla piłkarzy z VAR Lublia. Grajewski. Damian Grajewski, Zaremski do Grajewskiego. Dośrodkowanie w pole karne. No i wybijają piłkę poloniści. Ale dobra okazja dla zawodników trenera Gralaka. Kolejna dobra okazja. Piłka opuściła murawę. Walczą piłkarze z VAR Lublian, ale na razie na nic to się zdaje. 16 minuta drugiej połowy, a więc już godzina gry za nami. Ciągle 1-1. Dobrze wybijał piłkę Chrobociński. Kalinowski. Pokora nie przyjął sobie dokładnie tej piłki. Ogląda się Kalinowski. No i wybija piłkę na aut. Jacek Kalinowski, kapitan drużyny Startu VAR Lublia. Jest kolejna okazja, Adam Rejze. Teraz przed chwilą dobre odegranie piłki. Rejze czeka komu zagrać. Pojawia się tam już Linowski, ale jeszcze nie zdążył. Mamy rzut rożny dla piłkarzy z VAR Lublia. A więc okazja do wrzucenia piłki w pole karne. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i trochę za lekka ta wrzutka Górskiego na to. No mogło zaskoczyć ten strzał Grajewskiego Piotra Świetlika. No ale tak się nie stało. Grajewski. Górski. Do Zaremskiego niedokładnie. No jeżeli VAR Lublia zremisowałoby w Bydgoszczy, byłby to ich pierwszy remis w tym sezonie. Ale jest Sebastian Grajewski. Strzał zablokowany. Chrobociński. No na pewno po tym meczu nie będzie można zrzucać niczego na murawę, ponieważ piłkarze z VAR Lublia nie grają dzisiaj tak, jak najlepiej potrafią. Grają oczywiście dobre zawody, tak samo jak poloniści, no ale przeciwko takiemu klubowi jak Polonia potrzeba zdecydowanie lepszej gry, żeby odnieść tutaj zwycięstwo na tej bardzo trudnej murawie. Mamy rzut wolny. Michał Baranon uderza prosto w mur.
No i szukają tam z przodu Michała Pokory, ale nie, dokładnie. Piłkarze z Warlubia, Wiśniewski na raty teraz złapał tą piłkę. Przypominam oczywiście, Sport TV, ależ teraz niedokładne wybicie Wiśniewskiego, no ale Sawicki także fatalnie próbował wykończyć tą akcję od razu. A więc przypominamy o tym, że dzisiaj wieczorem Sport TV, kompl, retransmisja tego spotkania. Przypomnijmy także, że od godziny 14, a więc już za niecałe półtorej godziny będziemy w Dyświeciu, na meczu w Dyświecie Piast Kobylin. A więc rozgrywki trzecioligowe. A jutro wieczorem wszystkich kibiców z Warlubia zapraszamy na obszerny skrót meczu trampkarzy startu Warlubie z Wdą Świecie. Będziemy na tym meczu z naszą kamerą. Nie będziemy oczywiście przeprowadzać transmisji na żywo. No ale obszerny skrót Państwu pokażemy. Jest Grajewski. Górski. Czenaka, żeby nie spalić Michał Pokora. No i nie doczekał się zagrania tej piłki przez Łukasza Budzińskiego Michał Pokora. Jest teraz Pokora, no i piłka opuszcza boisko. Już rozpoczął od bramki Piotr Świetlik. No, walczą piłkarze jednej i drugiej drużyny o to, żeby tutaj strzelić tą chociażby jedną bramkę, która dałaby zwycięstwo. Jest z prawej strony Damian Grajewski. Grajewski w pole karne, wysokobita piłka, no i łapie pewnie Piotr Świetlik. Wiśniewski. Samotny wykop Wiśniewskiego, łapie pewnie piłkę Piotr Świetlik. Przypomnijmy oczywiście jeszcze raz, że jak na razie na około 23 minuty przed końcem tego spotkania, 67 minuta gry, start Warlubie remisuje w Bydgoszczy z Polonią. 1-1 bramki Pawła Andrzejczyka i Michała Zaremskiego. Michał Zaremski już w pierwszej minucie posłał piłkę do siatki. Taki wynik premiuje awansem do czwartej ligi
piłkarzy startu w Arlubie, no a Polonia musiałaby się już bić tylko i wyłącznie o drugie premiowane awansem miejsce z Pomorzaninem Toruń. W tym momencie pomiędzy Pomorzaninem a drużyną Macieja Karabasza jest 10 punktów różnicy. No i gdyby tam dołożył głowę tylko z numerem 6 Dawid Górski, mogłoby być tutaj już nawet 2-1. Przypominamy oczywiście również, że dzisiaj o godzinie 14, a więc za półtorej godziny w Daświecie Piast Kobylin bardzo ciekawe spotkanie trzecioligowe. Już rozpoczęli z narożnika boiska piłkarze z Warlubia. Górski w pole karne niedokładnie. Walczył tam Adam Rejzen niedokładnie. Przypomnijmy oczywiście, no w tym momencie Michał Zajemski jest najskuteczniejszym piłkarzem startu w Arlubie. 25 bramek, ale tu za nim Adam Rejzen 24 gole. Damian Grajewski. Przebija się prawą stroną Damian Grajewski. Piłka opuściła boisko. Wybija piłkę na poza boisko Jacek Linowski. Śpieszą się piłkarze z Bydgoszczy. Oni wiedzą, że mogą tutaj urwać punkty piłkarzom z Warlubia. Zaremski, no nie zdecydował się na podanie. Wybijają poloniści. Jeżeli takim wynikiem zakończyłoby się to spotkanie, Polonia Bydgoszcz byłaby drugim zespołem, która urwała punkty w tym sezonie startowi w Arlubie. Do tej pory jak na razie tylko i wyłącznie udało się to spójni Białe Błota. Byliśmy na tym meczu w Białych Błotach, kiedy to porażka, aż 4-0 piłkarzy z Warlubia. Mamy aut dla Polonii. Michał Baran. Niedokładnie, no ale jeszcze przy piłce zawodnicy Polonii jest okazja. No i w ostatniej chwili Kalinowski wybija tą piłkę spod nóg Piotrowi Paczkowskiemu. Już od autu rozpoczęli poloniści. Główka, no i łapie piłkę Mateusz Wiśniewski. Przypominam, że jeżeli chcą Państwo mieć w swoim domu płytę z zapisem z naszej kamery z meczu Polonia Bydgoszcz Star w Arlubie, zapraszamy na sport.tv.com.pl. Tam zakładka zamów płytę z relacją. Można się skontaktować, ależ było blisko. Piłka minęła, no, o 30 cm lewy słupek bramki Mateusza Wiśniewskiego.
No i mogło być tutaj już 2-1 dla polonistów. Strzelał z numerem 5 Robert Sawicki. Kalinowski głową. Niedokładnie. A więc na naszej stronie zamów płytę z relacją. Tam są dane kontaktowe. Tymczasem Michał Zaremski. Zaremski dośrodkowanie w pole karne do pokoju. Niedokładnie. Chrobociński. Chrobociński do Górskiego. Niedokładnie. Łapie piłkę Piotr Świetlik. No. Całe szczęście, że dzisiaj piękne słońce w Bydgoszczy i nie tylko. Ładna, naprawdę ładna pogoda. Jest ciepło. Ależ teraz, no. Ten strzał wylądował tam na trybunach, za torem Polonii Bydgoszcz. Nie widziałem tam, kto dokładnie strzelał. Chyba Michał Pokora albo Adam Ejza, raczej Michał Pokora. No tam szybko zdecydował się na strzał Pokora. Piotr Świetlik od bramki. Kolejny raz szukają tam pomocnicy startu w Arlubie z przodu Pokory i Adama Rejze. No dzisiaj widać, że bez Darka Wójcika ta drużyna naprawdę sporo traci. Chyba jakiś uraz Darka Wójcika jest tutaj oczywiście, ale na boisku się nie pojawia. Na spalonym Michał Pokora, no i tam wpadł jeszcze w Piotra Świetlika. Na szczęście bramkarzowi Polonii Bydgoszczy nic się nie stało. 14 minut do końca. Bardzo szybko dzisiaj leci ten czas. W dobrym tempie rozgrywane to spotkanie. Chrobociński głową, Górski niedokładnie. Sawicki. Sawicki, niedokładnie zagrana piłka. Przejmuje piłkę Jacek Kalinowski. Kalinowski, ale za mocno w kierunku Michała Pokory. Rozpoczyna Piotr Świetlik. Dzisiaj także w składzie nie ma Marcina Klamczyńskiego, on także kontuzjowany. Mariusz Gabriuś niedokładnie do przodu. Zaremski. Prosto pod nogi Sawickiego. W pierwszym meczu, przypomnijmy, pomiędzy tymi dwoma zespołami w Warlubiu. Mecz rozegrany 25 września. Start wygrał wtedy 5-0.
No ale to było jeszcze oczywiście przed przyjściem tutaj do Bydgoszczy, do klubu Polonia firmy Ostrumecko, która no zapragnęła walki o awans. To i naprawdę w rundzie wiosennej Polonia radzi sobie bardzo dobrze. Zaremski jest z prawej strony, Linowski niedokładnie. No ale dobrze próbują tam zawodnicy. Ekipy startu VAR lubię tych piłek do przodu. No ta murawa na pewno nie pozwala grać po ziemi. Byliśmy tego kilkukrotnie świadkami. Przypomnijmy, ciągle 1-1 do końca tego meczu. Jeszcze około 10 minut. Teraz dobrze wybił tą piłkę Chrobociński. Będzie aut dla Polonii Bydgoszcz. Maciej Pawełczak. Ależ kiks Jacka Kalinowskiego. Piętką próbowali zagrać tą piłkę poloniści. No i piłka pod nogami Grajewskiego. Grajewski, Adam Mejze. Nie ma zagrania piłki ręką. Adam Mejze czeka, komu dograć tą piłkę. Niedokładnie do Dawida Górskiego. Piłka na prawą stronę boiska. Dobre rozciągnięcie gry. Zaremski dostał piłkę przed chwilą od Damiana Grajewskiego. No i teraz nie ma do kogo zagrać tej piłki. Zaremski na spalonym Adam Ejze. Chociaż no wydaje mi się, że idealnie w tempo wybiegł tam Adam Ejze. Sędzia jednak uznał inaczej. Pokora. Zaremski do Grajewskiego. Grajewski po ziemi. Wybijają piłkę poloniści. Aut dla startu w Arlubie. Chrobociński do Grajewskiego. Grajewski główką szuka tam Michała Zaremskiego. No i faulował Michał Zaremski. Już rozpoczęli zawodnicy Polonii. Michał Baran, Sawicki. Długa piłka do przodu, no i dużo nie brakowało, a byłoby groźnie. Po raz kolejny pod bramką. Mateusza Wiśniewskiego, teraz błąd Piotra Świetlika, mamy rzut rożny, jest okazja do dośrodkowania tej piłki. Lewa noga, więc piłka dochodząca. No i zobaczymy, co zrobi Michał Zaremski. Płaskobita piłka, uderzenie i nie ma bramki, ależ teraz to zrobił Michał Chrobociński. No myślę, że z
około 4 metrów Michał Chrobociński uderzał na bramkę, no i przeniósł tą piłkę nad poprzeczką. Wystarczyło tylko leciutko kopnąć. A na pewno to by wpadło do bramki, no ale nie wyszło to zagranie środkowemu obrońcy startu w Warlubie. Około 6-7 minut do końca tego spotkania. Polonia Bydgoszcz 1, start Warlubie 1. Przypomnijmy jeszcze raz, w tym momencie z awansu do czwartej ligi już 7 maja 2011 roku mogą się cieszyć piłkarze startu Warlubie, jeżeli takim wynikiem ten mecz się zakończy, bądź też jeżeli strzelą tutaj jeszcze zwycięską bramkę zawodnicy z Warlubia. Poloniści także jednak nie chcą się poddawać, no dla nich mimo, że no, strata punktów z Warlubiem może być oczywiście wkalkulowana, ponieważ no dobrze wiemy, że jest to lider, który przegrał tylko jedno spotkanie w tym sezonie, a nieraz jeszcze nie zremisował. No to na pewno ucieszyliby się tutaj w Bydgoszczy z 3 punktów, które no w dość znaczny sposób pomogłoby polonistom w walce o miejsce drugie. Mają 10 punktów straty. No, przypomnijmy, że Pomorzanin po tym meczu będą mieli 9 punktów straty, ale Pomorzanin będzie jeszcze grała, więc będzie 12 punktów straty. 4 mecze na 7 kolejek przed końcem. Grajewski. Damian Grajewski. Niedokładnie do Adama Rejze. Sebastian Grajewski, niedokładnie. Mamy aut dla piłkarzy z Warlubia. No jeszcze około 4 minut pozostało do zakończenia tego spotkania. Grajewski od autu. Niedokładnie, chociaż jeszcze walczą zawodnicy z Warlubia. Jaka decyzja sędziego? Nie ma rzutu karnego. Kalinowski. Do przodu. Będzie aut, nie? Piłka w boisku. Sebastian Grajewski. Wejście na kładką, faulowany Jacek Linowski przez Rafała Kubackiego. Dawid Górski strzał. Nie ma rzutu rożnego. Łapie piłkę Piotr Świetlik. Przypominam oczywiście o naszych najbliższych transmisjach. Już za godzinę i 16 minut będziemy w Świeciu na pojedynku trzeciej ligi w Daświecie Piast Kobylin. Zapraszamy na to spotkanie.
kolejne spotkanie piłkarskie na naszej antenie już w środę w Da Świecie Sparta Brodnica, półfinał okręgowego Pucharu Polski na szczeblu okręgowym, mecz o godzinie 16. W czwartek o 20.30 czarna godzina, magazyn żużlowy. No i także za tydzień start war lubię drwęca Golub Dobrzeń. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To nasz najbliższy harmonogram transmisji. Przypominam oczywiście, że na naszej stronie sports.tv.pl będą Państwo mogli oglądać już jutro wieczorem skrót z meczu Trampkarzy. Start war lubię w Da Świecie. Ten mecz w war lubię już jutro o godzinie 10.00. Retransmisję spotkania Polonia Bydgoszcz start w Warlubie. Na tą retransmisję zapraszamy dzisiaj wieczorem około myślę godziny 19.00. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tymczasem żółta kartka dla jednego z zawodników Warlubia. Leży na murawie jeden z piłkarzy Polonii Bydgoszcz, około 2 minut do końca tego spotkania. A przypominam, jeżeli chcą mieć Państwo płytę z zapisem relacji z naszej kamery sports.tv.pl, zamów płytę z relacją, tam dane kontaktowe. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze nie ma możliwości rozegrania tego rzutu wolnego. No i teraz widzę tam Sawickiego. On pewnie będzie wykonywał ten rzut wolny. No i zobaczymy. Strzał prosto w mur zawodników startu w Warlubie. Walczy o piłkę Adam Ejze. No i wywalczył Adam Ejze futbolówkę. Rozpędza się Adam Ejze. Nie ma faulu. Jest faul. No i to będzie żółta kartka dla jednego z zawodników Polonii Bydgoszcz. No i teraz już prawie wszyscy piłkarze z Warlubia wędrują pod pole karne Polonii. Tylko Kalinowski, Robociński i Budziński ustawieni tutaj z tyłu. Kalinowski będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Przepraszam, oczywiście drugim zawodnikiem na środku jest Sebastian Grajewski, ale nawet Sebastian Grajewski teraz pędzi gdzieś pod pole karne. No i zobaczymy, co zrobi Jacek Kalinowski. Wysoko bita piłka! No i łapie piłkę Piotr Świetlik. Za chwilę już koniec tego spotkania. Łapie piłkę Mateusz Wiśniewski. Budziński. Linowski, Zaremski do Linowskiego, jeszcze walczy o tą piłkę Jacek Linowski, Budziński, Górski i mamy rzut wolny dla startu w Warlubie. No i to będzie chyba ostatnia okazja do strzelenia bramki w dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że około 18-19 metrów przed polem karnym chyba. Nie, trochę dalej ustawiona ta piłka, więc 20 parę metrów. Michał Zaremski i Łukasz Budziński. No ale chyba Zaremski będzie strzelał. Zobaczymy, co zrobi Zaremski. Zaremski strzał prosto w mur.
spoglądam na sędziego, on jeszcze wstrzymuje się z gwizdkiem kończącym ten mecz. Pokora, dośrodkowanie w pole karne. No i piłka opuściła boisko. Spoglądam na sędziego, no piłkarze i trenerzy z VAR Lubia już czekają. Za chwilę awans do czwartej ligi stanie się faktem. Sędzia spogląda na zegarek. Piotr Świetlik rozpoczyna od bramki. Cały czas spoglądam na sędziego. Jeszcze aut dla Polonii Bydgoszcz. No, doliczył nam arbiter kilka minut. Kalinowski. Jeszcze Górski niedokładnie. Ciągle nie gwizdzę arbiter główny dzisiejszego spotkania. Jeszcze jest okazja dla startu VAR Lubia. Adam Rejze. Leży na boisku Zaremski. No i czekamy. Piłka nie opuściła jeszcze murawy. No i koniec meczu. Start VAR Lubia w czwartej lidze piłki nożnej. Piłkarze z VAR Lubia mogą się cieszyć. Oni awans mają już zapewniony. No, mogą już rozpocząć świętowanie. Szampany na pewno już były przygotowane na tą okazję. Kibice także się cieszą. Zwycięski remis stał się faktem. Start VAR Lubia awansował do czwartej ligi. Czy wygra tą ligę? Przekonamy się już niedługo. Za tydzień będziemy na meczu Start VAR Lubia Drwęca Golub Dobrzyń. To już w następną sobotę. Teraz przenosimy się szybciutko do świecia. Adam Nowakowski, Wojtek Betlejewski. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za godzinę już początek transmisji w świeciu.